prześcieradło, koce, kasacja prześcieradeł. Chyba legowisko jakiegoś pana bezdomnego. I tu jest koniec korytarza już. No tutaj jest szyby windy. Tej małej, transportowej. Szpital został opuszczony niespełna 2 lata temu, w roku 2011 konkretniej. 2011, no nie? No to 3 lata temu. I od tamtej pory sobie tak stoi. Jak będziemy potem drugą część, to jest za rano troszeczkę, ale... No właśnie. Błotko. No chyba idziemy tam. No idziemy, idziemy. Prój. O kurde. Ej, tego trochę tutaj jest. No serio? Ej, nie, dobra, to jest wszystko zalane. Dajesz, idziemy. No idź. No to muszę. O kurde. Ładny smród. Dobra, nie przejdziemy. O fuck, ja nie, ja się wycofuję. Do takich poświęceń nie jestem przyzwyczajony. A ledwo co jeglancowałem. No, moje buty. Idziemy teraz wyżej. O, tutaj jest... Jesteśmy w bloku D. Tutaj widzicie, wiele się zachowało drukarek i tym podobnym. Teraz jesteśmy na korytarzu z oddziału chirurgii. Mamy tutaj RTG i USG. Nic nas nie interesuje. Ładnie to wygląda, tylko jest to dosyć krótkie. Te korytarze są zabiegowe. Jak widać, wandale tutaj się dali we znaki. Szyby nie ma. Chodź na USG. USG? Dobra. Coś w magazynku oddziału? Ciekawego? Niezbyt. O! Historyczna roślinka. Jak za PRL. No. Już rozkładająca się. Dużo tutaj mieli tych roślinek. Myślę, że ktoś to wyłoży. Ja bym wywiózł. Oczywiście nie może zabrakować. Czego? Iba. A. Ja do kibli nie czuję potrzeby wchodzenia. No. Inteligentnie. A ktoś ją na mnie niespodziankę zostawił. No i tutaj mamy właśnie
pokój lekarski. No. Mała wentylacja i nic poza tym. No, to jest właśnie winda. Tutaj mamy rejestrację. Winda jest od tego piętra na samą górę. A drzwi od windy są zamknięte, więc... No i znajdujemy się właśnie w gabinetach, znaczy no, przy gabinetach RTG i USG. Tutaj właśnie mamy pracownię ultrasonograficzną USG. Ale akurat tutaj się nic nie zachowało. No może oprócz tego. Jeszcze widziałem zdjęcia, jak to wszystko normalnie, ładnie stało. Jednakże ludzie potrafią wszystko zniszczyć, jak widać. Tutaj właśnie to, co widzicie, to jest mammograf. A tutaj już nie wiem co. Lekarzem to ja nie jestem. No. Jestem zamknięty, muszę wyjść inaczej. Mhm. Tutaj widzicie, było właśnie naświetlanie, to USG. A tutaj siedziała sobie pani pielęgniarka, czy tam lekarz. Nie wiem, kto ma tutaj te kwalifikacje. Książka awaryjna prawie jeszcze jest. No to załóż. My jesteśmy na bloku operacyjnym. Tego właśnie szukałem. Jest to... Proszę? Ta lampa jest właśnie największa w tym szpitalu. A tuż naprzeciwko znajduje się druga największa. Wraz ze stołem. Ciężko trochę uwierzyć, że pacjenci leżeli właśnie na tym stole. Trochę jest poharatany, ale wiadomo, był materac, był koc. Tak. O! Cóż za zdziwienie. Dobra, jednak się myliłem. Największa lampa jest w tym miejscu. Tutaj biureczko. Może się znajdziecie. Kolejne, co znaleźliśmy, jest taka substancja. Chloroform. Robert już jej napił. No, smaczne. Tu, drugie prawo twoje. No, faktycznie. Smrodek ostry. Papieroski. Wejdziesz mi to w lampę? A dobra. Ty, co to jest za sala? Aha, opatrunkowa. To powód tu dla którego... Można jeszcze konserwę. Znaczy nie konserwę, tylko pasztet. No widzę. Dobra, idziemy stąd. Nie wiedziałem, że smród papierosów może być aż tak drażniący. Oh, dla nosa człowieka. Chirurgia.
O, wreszcie, doczekałem. Zakładam, że to jest pokój dziecięcy. Wcześniej wam wspominałem o tej windzie towarowej mniejszej. Właśnie tutaj ona się znajduje. Nie otworzysz tego. Ani nie przywołasz. Nowe są te rysunki. No, dosyć. Z gabinet ordynatora. Tutaj jest dalej gabinet. A tutaj za tą ścianą, zaraz wam pokażę, co jest. Otóż za tą ścianą jest gabinet audiometrii. O, właśnie tutaj. Jeżeli tylko znajdę latarkę. Mamy już. To jest właśnie gabinet audiometrii. Wchodząc tutaj, jest naprawdę cicho, bardzo cicho. Jest bardzo tutaj stłumione, słyszysz? W ogóle tutaj dźwięk się nie odbija od tego. Jakbym zamknął drzwi, to jeszcze lepiej. Z tym, że wolę nie ryzykować, bo jak już zamknę, mogę nie otworzyć. Wchodząc do jednego pomieszczenia, od razu widzimy drugie. O, właśnie za tą zasłonką. Jest cała masa tych pomieszczeń. Wszystkie są pięknie wymalowane. A tu jeszcze jest alarm. O! Jesteśmy na balkonie, tak? No właśnie. To jest balkon. Tutaj mogli sobie pacjenci wyjść, odetchnąć. No, tutaj chyba mogli zapalić. No. Tak to wygląda. Dziwne, że to jest przy oddziale dziecięcym, żeby zapalić, ale no cóż. Jesteśmy na balkonie. Tam, jeszcze tam dalej, ta ściana, to jest właśnie cały ten szpital. Miejsce, gdzie rozpoczęliśmy. To właśnie o to wejście. No. A, tutaj obecnie obok trwa budowa. Tak, to jest prosektorium? No to zaraz też tam wejdziemy. Spójrzcie, ile materacy. Gdzie masz grzyb? A, to. A to nie, to kwiatuszki są. Teraz jesteśmy właśnie nad balkonem. Nie na stryk, bo jeszcze tam druga część tego piętra. Trafiłem na to, co chciałem. Rentgen klatki piersiowej. Tak? A. No właśnie, to jest moje ulubione miejsce. Sala numer 1 i sala numer 2. Legenda głosi, że to właśnie tutaj, w tym miejscu, ludzie słyszeli liczne wrzaski, śmiechy, płacze. Było to spowodowane tym, że właśnie w tym szpitalu, w tej sali i w sali obok, były przesłuchania najpierw SS, a potem były przesłuchania milicji za czasów komuny. Jak właśnie tutaj macie dowód, jest to sala operacyjno-porodowa. Mamy tutaj noworodki, a zaraz naprzeciwko mamy salę operacyjną. Tutaj właśnie te wszystkie operacje, gdy rodziły się dzieci, były wykonywane. Tutaj lekarz stawał, kierował te lampy,
A ciężarna siedziała na tym krześle i rodziła. Tak mówią. Wszędzie tutaj są podwójne okna, co świadczy o starości tego właśnie, tego budynku. Wiesz, tutaj okna właśnie to są podwójne i jeszcze zamiast plastiku zwykłe szkło. O, jest to legendarne miejsce. Z proszkiem na ziemi. Nie wiadomo, co to za proszek, a bardzo drażni płuca. No tak. Dla gałwy. O. Tutaj mamy właśnie ładne łóżko. Jeszcze strzykawka. 20. No i tutaj znowu salę mamy, tym razem pooperacyjne. Tutaj macie łóżka, wiele wspaniałych łóżek. O, a tutaj jest maszynownia, z tego co widzę. No, cała winda opierała się właśnie na tym mechanizmie. Na tym poddaszu, znaczy na tym dachu, w sumie nic takiego nadzwyczajnego nie ma. Oprócz kilku łóżek i maszynowni. Ale ja tam widziałem drugą część dachu i tam już jest dosyć coś ciekawego. Teraz tam przejdziemy. Ale najpierw jeszcze tutaj. Wygląda jak boiler, ale nie jestem przekonany. Inżynierem to ja nie jestem. A co tam mamy? Aha, tam są szczury, krótko mówiąc. Jakieś stare recepty, znaczy jedna. I nic tutaj poza tym nie ma, dlatego idziemy dalej. No, całe tutaj, jak widzicie, wysypisko. Trutka przeciwko gryzaniom wyłożona. Jakieś przewody. Ze względu na to, że właśnie tutaj były myszy, szczury i na koniec jeszcze karaluchy chodziły. O, a tu widzicie, robione jeszcze starą techniką na bambusie wszystko. I epicka liczba egzemplarzy książek. Kościół świętego Lamberta, komin metalurgii, i gdzieś tam jeszcze widziałem, o, miejski dom kultury. To takie ryzykowne. Uważnie, ostro ta podłoga skrzypi, ale to nic. Jeszcze się nikt nie zapadł, bo chyba nikt nie wszedł, więc jest okej. Typowy zgiełk uliczny, opuszczony szpital w centrum miasta. To jest coś wspaniałego, mówię wam. Jesteś wyczulony na osy? Nie, czemu?
Na pszczoły jestem, ale na osy nie. Dobra, bez sensu zdania. Zobacz sobie, jakie ładne gniazdo. Gdzie? No faktycznie coś tam lata. Wow. Dużo tego. Ej, nie, serio, potrzebuję tej drugiej. Bo to jest tylko takie pojedyncze wiązka światła. Ja też potrzebuję. No to co zrobimy? Nie wiem. Wow. Chcesz sobie pogrzebać? Ilość papierów jest wręcz znakomita. Znalazłem. O właśnie, o to mi chodziło. Spójrzcie tylko na to. Przeróżne medykamenty. Dobra, masz na razie. Fiolki. Daj, nie chcę. No to, ale i tak ją weź. No tak. Przeróżne fiolki laboratoryjne. Jeszcze baterie nawet są dobre. 3A. Tutaj jest magazyn, widać. Laboratorium. Poświeć. Świecę cały czas. Chyba ruszone. O, widzicie. Pipety tam są. To już nie szpanuj. Że umiesz chemię. Co tutaj mamy? Pirosiarczyn sodowy. Fosforan potasowy. Potasu dwuchromian. Azotynokobaltan sodu. Serio, przeróżne. Cała apteka. Oczynniki. Ej, patrz, co tutaj jest? Jest sól jakaś czy coś? Tymol. Ma prawie sól. A jeszcze co znaleźliśmy, to strój pielęgniarki. Któraś z państw nie zdążyła się przebrać. Tak naprawdę te oddziały były opuszczane po kolei, ale bardzo szybko, totalnie z dnia na dzień. O, kotek. No. Właśnie teraz jesteśmy w prosektorium. Po napełnieniu do 2/3 objętości pojemnik zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia. Nie mam pojęcia, co się tutaj zamykało. Kolejne jakieś akta, papiery. Tutaj się ktoś bawił. Pirotechnika. No, i tutaj właśnie w tym pomieszczeniu wszystko zostało wykonywane. A konkretnie dokładnie tutaj.
O, tu jest jakieś główne wejście. I tego od prosektorium. Tutaj pewnie tędy tymi drzwiami wyjeżdżały zwłoki. Tu toalety. Tu jest jakieś biuro. Dużo tutaj schematów ciał ludzkich. I dzwonek. Co to jest? Herbatka. Tassen. Natrysk. Tutaj mamy jakieś USG. Ach, klatka piersiowa. Jest drabina, więc musi być. Jakoś tam schodzili. Ale przecież my tam byliśmy. Nie. W tej piwnicy nie? Nie. Ta druga jest chyba zamknięta. Nie, nie jest zamknięta. Jest rozwalone. No, a tutaj jest drabina. Oj, korcisz diable. Ja. Jest dosyć głębokie. No to... Tak z grubsza pokazuje pomieszczenie. Nie mam pojęcia, do czego to służyło. Dobra, Robert. Wychodzę. No to wychodź. A mówię, weź kamerę chociaż. Come on, come on.